W tych dokumentach kryją się nie najlepsze informacje. Dotyczą one stanu zadłużenia mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego mieszkających w zasobach gminy. Kwota ta stale rośnie. Zadłużenie lokatorów, najemców zasobu gminnego netto wynosi 6 050 000 zł. Gmina posiada 1251 lokali, 388 z nich to lokale socjalne, pozostała część to mieszkania. Cały zasób mieszkaniowy gminy jest to stary zasób, począwszy od 1900 roku, budynki, które są w Częstochicach najstarsze, no skończywszy na tych nowych, remontowanych, nowych w cudzysłowie, bo to są stare budynki, ale wyremontowane. Potrzeby są ogromne. Lista oczekujących na mieszkanie lokalne stale się wydłuża, mimo iż w ciągu ostatnich 4 lat ZUM przydzielił ponad 100 takich lokali. Problem w tym, że od lat w ostrowieckim budownictwie socjalnym nic się nie dzieje. Jest 348 osób, rodzin właściwie, oczekujących na przydział lokalu socjalnego bądź pomieszczenia tymczasowego. Są to orzeczone eksmisje na terenie miasta Ostrowca. Są to wszystkie eksmisje ze spółdzielni mieszkaniowych i z zasobu gminnego. No więc tyle byłoby na odręki potrzeba. Potrzeby mieszkaniowe Ostrowca Świętokrzyskiego są jednak o wiele większe. Do Zakładu Usług Miejskich każdego dnia zgłaszają się ludzie zainteresowani znalezieniem mieszkania. Osób ubiegających się, wszystkich osób ubiegających się jest około 750. Tutaj składających podania, no część osób się nie kwalifikuje, część się kwalifikuje. Ale no to wszystko świadczy o tym, że jakie są duże potrzeby. Gmina mocno odczuwa brak lokali socjalnych. Tylko w minionym roku z tytułu odszkodowań dla spółdzielni mieszkaniowych z budżetu gminy ubyło 900 tysięcy złotych. Od 2010 roku do końca ubiegłego roku gmina takich odszkodowań zapłaciła do spółdzielni mieszkaniowych przeszło 2 miliony złotych. I to jest rzeczywiście problem. Dla przykładu, wybudowanie tego budynku socjalnego, w którym mieści się 14 mieszkań, kosztowało gminę 1 900 000 złotych. Gmina może ubiegać się o dofinansowanie pokrywające znaczną część wartości inwestycji.